Na wstępie zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmikach. Witajcie w dzisiejszym podcaście, gdzie opowiem Wam o wspaniałej herbacie, która doskonale leczy infekcje zatok i gardła. Większość ludzi nie wie, że oregano ma niesamowicie silne właściwości lecznicze. Ta znana przyprawa jest najskuteczniejszym naturalnym środkiem, który od wieków stosowany jest w leczeniu wielu chorób. Herbata z oregano obfituje w przeciwutleniacze, takie jak kwas rozmarynowy i tymol. Fitoskładniki chronią i rewitalizują uszkodzone komórki w ciele. Bogate jest także w kwasy tłuszczowe omega-3, witaminy takie jak E, A i C oraz minerały, w tym żelazo, potas, magnez, cynk i wapń. Herbata z oregano ma właściwości wiatropędne, moczopędne i przeciwgrzybicze. Jej zdolności antyseptyczne hamują wzrost i namnażanie szkodliwych mikroorganizmów atakujących Twoje ciało. Herbata oregano dzięki właściwościom kojącym jest najczęściej stosowana jako lek na problemy z zatokami, ból gardła i różne infekcje. Stwierdzono również, że namnażanie się komórek raka jelita grubego redukuje się za sprawą działania ekstraktu z oregano. Odkrycia te wymagają jednak dalszych badań. Regularne spożywanie herbaty oregano może obniżyć poziom cholesterolu w organizmie. Oregano jest pełne substancji przeciwwirusowych, które zwiększają odporność organizmu, zapobiegając wielu chorobom. Oto więcej zdrowotnych właściwości herbaty z oregano. Łagodzi bóle głowy i pleców. Walczy z infekcjami ucha i zatok. Łagodzi przeziębienia, grypę i kaszel. Leczy zatkany nos. Pobudza apetyt. Pomaga w otrzymywaniu optymalnej masy ciała. Leczy zaparcia i problemy z oddawaniem moczu. Łagodzi zgagę i zmęczenie. Łagodzi ataki astmy. Leczy ból gardła. Zabija pasożyty jelitowe. Łagodzi bóle menstruacyjne i skurcze. Redukuje stan zapalny. Usprawnia działanie serca. Wskazówki. Jeśli chcesz użyć świeżego oregano, potrzebujesz dwóch szklanek wody i gaść świeżych liści. Jeśli wolisz suszone, potrzebna jest łyżka na dwie szklanki wody. Powinieneś posiekać zarówno świeże, jak i wysuszone liście, ponieważ siekanie uwalnia z nich więcej aktywnych składników. Liście należy zalać gorącą wodą i pozostawić na około 10 minut. Potem możesz pić herbatę. Dzięki za obejrzenie. Pamiętaj zostawić łapkę i dodaj komentarz, czy taka forma przekazywania informacji odnośnie zdrowia Ci się podoba. Pozdrawiamy!